Atak terrorystów, bomba w szkole, strzelanina. Scenariusze mogą być różne. W każdym potrzebne jest opanowanie i zimna krew. Jak zachować się w przypadku sytuacji kryzysowej, dowiedzieli się dziś uczniowie jednego z kieleckich liceów. Ćwiczenia prowadzili eksperci do spraw bezpieczeństwa. Szkołę zaatakował szaleniec z bronią. Padają strzały. Są ranni. To na szczęście tylko ćwiczenia. Eksperci do spraw bezpieczeństwa pokazywali uczniom, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Ćwiczyliśmy na przykład, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy ktoś atakuje nożem w grupie, albo co się stanie, kiedy ktoś rzuci granatem. Zrobiło duże wrażenie. Na pewno wiele się nauczyliśmy, jak uciekać, bronić się przed nożem, atakami różnymi. To dziś scenariusze niepożądane, ale nie nierealne. W poniedziałek w Legnicy ktoś ostrzelał uczniów stojących przed szkołą z wiatrówki. Wczoraj w Kielcach nożownik zranił 23-latka. Dlatego musimy umieć się bronić, mówią organizatorzy. Pokazujemy, jakie symptomy poprzedzają ewentualny atak agresji, ponieważ wiele zagrożeń można uniknąć, wiele zagrożeń można przewidzieć, ale generalnie uciekaj, ukryj się, walcz. To są taki schemat, najprostszy sposób, jak to można ująć. Bo najważniejsza w takim przypadku jest zimna krew. W ten sposób można uratować życie. Sama walka z nożownikiem to nie jest prosta rzecz i to trzeba naprawdę długo ćwiczyć. Natomiast czasami się zdarzają takie sytuacje, że wystarczy zwykłe zagarnięcie, blok po to, żeby uciec. A potem wezwać odpowiednie służby, by mogły uratować innych. Dziś takie szkolenie przeszło kilkudziesięciu uczniów. W ciągu ostatnich 2 lat uczestniczyło w nich już ponad 50 tysięcy osób. Dominik Masierak, informacje.